To tutaj, przy ulicy Pawła Stalmacha w Cieszynie, mieści się biuro Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Stowarzyszenie zrzeszające miłośników Śląska Cieszyńskiego działa od ponad 135 lat. Po opublikowaniu informacji na stronie macierzy z prośbą o pomoc finansową w środowisku lokalnym zawrzało. Czy sytuacja jest aż tak trudna? Marta Kawulok, prezes Zarządu Głównego, uspokaja. Jest trudna, chociaż nie powiedziałabym, że tragiczna. Wynika to stąd, że w ubiegłym roku właściwie działalność, można było powiedzieć, była uśpiona. Nie było wypożyczeń w kostiumerni, tutaj nie było żadnych przedsięwzięć, żadnych imprez. No i to spowodowało, że też dochody, które mamy tutaj z wynajmu naszych pomieszczeń, były, ale oprócz tego innych dochodów nie mieliśmy i to spowodowało, że ten stan finansów naszego stowarzyszenia niestety zrobił się taki trochę trudny. No i zaniepokoiło nas to mocno. W związku z tym zdecydowaliśmy się zaapelować do naszych członków macierzy, do naszych sympatyków, sponsorów z prośbą, żeby finansowo nas wsparli. Nie grozi nam jakiekolwiek bankructwo czy zaprzestanie działalności. Jedynie chodziło nam tutaj właśnie o to, kierując ten apel o pomoc, chodziło nam głównie o to, żeby nam pomóc w zakresie uzyskania płynności finansowej. Także to w tym zakresie. Natomiast macierz na pewno zawsze była bardzo żywotna, jest żywotna i myślę, że będzie jeszcze długo trwać. O problemach finansowych macierzy dyskutowano podczas wrześniowego walnego zjazdu delegatów. Na kwestie ekonomiczne, zarzucając zarządowi głównemu wręcz niegospodarność, zwracali uwagę delegaci koła numer 6 w Cieszynie. To koło, które złożyło taką krytykę w naszym kierunku, nie do końca być może zrozumiało te wszystkie związane z księgowością, głównie z prowadzeniem tej księgowości. My jesteśmy organizacją, stowarzyszeniem non-profit, więc nie możemy mieć zysku. Poza tym jesteśmy organizacją OPP, więc gdybyśmy mieli zysk, to stracilibyśmy ten status. Poza tym nie możemy mówić o ujemnym bilansie, bo bilans nie jest ujemny, tylko jest ujemny wynik finansowy. To jest różnica pomiędzy ujemnym bilansem a ujemnym wynikiem finansowym. Poza tym też tutaj myślę, że wkradło się takie trochę przekłamanie, że jeden z pracowników tutaj zatrudnionych w macierzy, że był fundowany przez Powiatowy Urząd Pracy. To jest niezgodne z prawdą. My jedynie pozyskaliśmy w czasie pandemii, korzystając z tych tarcz osłonowych, pozyskaliśmy właśnie z Urzędu Pracy pokrycie naszych ujemnych wyników dotyczących właśnie w zakresie płac i ubezpieczenia ZUS-owskiego. Także to było takie jednorazowe. Jeszcze uzyskaliśmy też taką pożyczkę jednorazową bezzwrotną w wysokości 5000 zł na ten cel. No, jeśli chodzi natomiast o obecną sytuację, no, zdecydowanie się poprawiła w stosunku do tego, co było na początku roku kalendarzowego, ponieważ, tak jak już mówiłam wcześniej, pozyskaliśmy od wielu osób wsparcie finansowe, które powoli pozwala nam wracać do tej płynności finansowej. Na walnym zjeździe został poruszony również temat średniej wieku członków macierzy, tych młodych bowiem, jak na lekarstwo. Bardzo byśmy chcieli, żeby ci młodzi do nas jakoś garnęli się i chcieli nasze szeregi uzupełnić i wesprzeć. No nie jest to proste. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach młodzi zajęci są różnymi sprawami i być może do działalności w macierzy, tak jak ja to zawsze mówię, trzeba trochę dorosnąć, czy dojrzeć, czy mieć więcej czasu. Więc z reguły tak to się składa, że osoby już dojrzałe, czy w starszym wieku,
które mają trochę więcej tego wolnego czasu, widzą jakiś sens w tym działaniu i chcą funkcjonować. Natomiast wśród młodych no, trudniej jest znaleźć te osoby. Niemniej będziemy starali się jakoś temu przeciwdziałać, w tym sensie, że będziemy starali się pozyskiwać tych młodych ludzi. Jest wśród nas właśnie jeden młody człowiek, Jakub Skałka, który jest naprawdę wielkim entuzjastą macierzy, w ogóle wszelkich spraw związanych z regionem. Także myślę, że być może robiąc taką burzę mózgów, bo planujemy takie spotkanie zarządu z prezesami i z takimi osobami, które by właśnie chciały nas w tym zakresie wesprzeć, może nam się uda coś wypracować i jakiś taki plan działania, który nam pozwoli przyciągnąć do macierzy właśnie tych młodych ludzi. Na brak młodych zwraca również uwagę nowa prezes koła numer 1 Cieszyn Centrum. Nas łączą w większości jakieś kontakty koleżeńskie i jak się raz w miesiącu spotykamy, to spotykamy się z koleżankami, z kolegami, a dopiero potem jest jakiś ciekawy temat. Szkoda tylko, że nie mamy ciągle pomysłu na młodych. Choć finansowo mogłoby być znacznie lepiej, macierz ze swojej dotychczasowej działalności nie zamierza rezygnować. Jak zapewnia Marta Kawulok, fundusz stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży jest niezagrożony. Jak zawsze środki na ten cel zbieramy poprzez składanie ofert w starostwie i w mieście. Również mamy darczyńców zewnętrznych, którzy fundują te stypendia. Natomiast my partycypujemy tak gdzieś, można powiedzieć, w granicach 1/3 wartości tych stypendiów. W tym roku ze względu na tą naszą trudną sytuację będziemy fundowali stypendia tylko z tych środków, które pozyskaliśmy z zewnątrz. Ważnym źródłem dochodów dla macierzy była kostiumernia. Pandemia znacznie ograniczyła wpływy z tej działalności. Ponieważ opracowaliśmy taki plan naprawczy, żeby jakoś wyjść z tego dołka, ograniczyliśmy zatrudnienie tutaj w zakresie macierzy. Tutaj w biurze macierzy była zatrudniona osoba na pół etatu, zmniejszyliśmy do 1/4. W kostiumerni był etat, ponieważ pani, która tam pracowała, przechodzi na emeryturę, więc teraz zatrudnimy tam też na 1/4 etatu. Jak będzie możliwość, czy jak odbijemy się od dna, to oczywiście postaramy się wrócić do tego, co było. Ale kostiumiarnia funkcjonuje. W tym czasie, kiedy nie było lockdownów, to też w jakimś tam zakresie były wypożyczenia, ale w stosunku do poprzednich lat to jest nieporównywalne, bo z reguły, znaczy można by powiedzieć, że dochody z tego tytułu były na poziomie 10% w ubiegłym roku i w tym roku w stosunku do tego, co uzyskiwaliśmy w latach poprzednich. Także spadek ogromny, bardzo duży. Jak nieśmiało przyznaje Marta Kawulok, można mówić o delikatnej poprawie sytuacji finansowej, jednak każde wsparcie ciągle jest na wagę złota. Jest możliwość wpłacenia bezpośrednio na konto macierzy darowizny na działalność statutową i to daje nam, ze względu na to, że mamy ten status organizacji pożytku publicznego, daje możliwość osobie wpłacającej odliczenia sobie od podatku tej darowizny. A druga możliwość to jest ta zrzutka.pl, którą uruchomiliśmy. Tam też można dorzucić no, tyle, na ile daną osobę stać. Za każdy datek, za każdy grosz będziemy bardzo wdzięczni, ponieważ nam to pomoże po prostu w bieżącej działalności. Czy macierz przetrwa ten trudny czas? Optymistów nie brakuje. Oby również nie zabrakło młodych, bo to oni są przyszłością tej jednej z najstarszych organizacji na Śląsku Cieszyńskim. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.